Witajcie, nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chcę powiedzieć każdemu z was osobna, że potrzebujesz Jezusa. Czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy sobie z tego nie zdajesz sprawy? Czy widzisz tą pustkę, która jest w twoim życiu i nie wiesz, jak ją zapełnić? Czy też masz tak zwane udane życie i tylko chwilami zastanawiasz się, po co to wszystko? Każdy człowiek potrzebuje Jezusa, dlatego że Bóg stworzył nas z tą potrzebą. Bóg stworzył nas z potrzebą relacji z Nim. I ja też potrzebowałam Jezusa i ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. Byłam bardzo nieszczęśliwą osobą. Nie będę wam opowiadać całego mojego życiorysu, ale doświadczyłam jako dziecko odrzucenia. Wpatrałam się w okultyzm, dlatego że w moim domu był okultyzm. Mój tato się tym zajmował. Miałam depresję. Jako dziecko, już nie pamiętam ile miałam wtedy lat, ale jako małe dziecko miałam myśli samobójcze. I to napięcie emocjonalne było tak wielkie, że pocieszałam się, że jak już nie będę mogła go znieść, to wyskoczę oknem. I szukałam w bardzo wielu miejscach. Pociągała mnie moc, fascynowało mnie to, że jest coś więcej niż ten fizyczny świat, bo wiedziałam to zawsze. Wiedziałam o tym zawsze, że jest coś więcej. Nie wiedziałam co, ale wiedziałam, że jest coś więcej. I ciągle za czymś goniłam i ciągle przed czymś uciekałam. I nie wiedziałam, za czym goni. I nie wiedziałam, przed czym uciekam. I były takie momenty w moim życiu, które się totalnie rozjeżdżały. Bo będąc jeszcze w liceum, pojechałam z moimi koleżankami do klasztoru na rekolekcje powołaniowe. I pomyślałam sobie, że może się tam schowam. Ja tego wtedy tak nie nazywałam, ale dziś wiem, że ja chciałam się po prostu gdzieś schować przed tym światem, przed bólem istnienia. I to mi nie przeszkadzało zaraz po tych rekolekcjach pojechać do koleżanki na imprezę i się urżnąć w trupa. Bo to też forma ucieczki, wziąć i się zapić, nie myśleć. I tak się szwędałam po tym świecie, nie widząc celu i sensu. W międzyczasie stałam się też bardzo cyniczną osobą i szydziłam z ludzi wierzących, opowiadałam religijne dowcipy. Przyjmowałam taką pozę, co to nie ja i w ogóle ociekałam ironią. I na studiach poznałam Jezusa. To też jest długa historia, nie będę wam jej opowiadać, ale po prostu doświadczyłam spotkania z żywym Bogiem. Zrozumiałam, że Bóg objawił się człowiekowi poprzez Niego. Że wcielił się, przyszedł na ten świat jako Mesjasz. Po hebrajsku Yeshua HaMashiach, dosłownie tłumacząc zbawienie namaszczony, Mesjasz. I dał mi życie. I to nie jest, tego nie porówna się z niczym. Ten ciężar, ten ból, ta rozpacz i desperacja po prostu odpadły ode mnie jak wstrętna skorupa. I doświadczyłam pokoju, doświadczyłam odpocznienia. Doświadczyłam radości i po prostu poczułam się kochana. Nie ma alternatywy. Kochani, nie ma alternatywy. Nawet jeżeli wam się wydaje, że możecie konstruować swoje życie po swojemu, to przyjdzie taki moment, że się zderzycie z faktem, że nie widzicie sensu, tego prawdziwego sensu życia. Dlatego, że to wszystko, czego doświadczasz dziś, czy ci się wiedzie, czy ci się nie wiedzie, to są cząstkowe rzeczy. To są jakieś małe cele, do których gonicie. Ale po osiągnięciu tych celów przychodzi pustka i się szuka nowego wyzwania. Ale to kolejne wyzwanie też nie jest tym, co daje prawdziwe zaspokojenie. Wszystko to jest gonitwa za wiatrem. Potrzebujesz pojednać się z Bogiem. Nie ma innej opcji. Jedyna opcja to jest krew Jezusa. Dlatego, że to ty powinieneś zapłacić za swoje bezbożne życie. To ty powinieneś umrzeć. A On wziął wszystkie winy. Wziął winy każdego z nas na siebie. On umarł. On dał się przybić. On cierpiał. Dał się upokorzyć. Czuł ciężar całego brudu tego świata. A potem umarł, a potem zmartwychwstał. I jedynie w Jego krwi możesz mieć odkupienie, jedynie w Jego krwi możesz mieć zbawienie.
i nie zmarnuj tej szansy, dlatego że żyje się jeden raz. Nie ma czegoś takiego jak reinkarnacja, to jest ściema. Żyje się tylko raz i w tym życiu decydujesz, co będzie z tobą, gdy ono się skończy. Jezus wróci na tę ziemię. Jeżeli chodzicie do kościoła katolickiego albo kiedykolwiek tam byliście, to jest taki moment w czasie mszy, że ludzie śpiewają i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Co to oznacza dla Ciebie praktycznie? Dlatego, że On wróci w chwale. Pierwszy raz przyszedł jako człowiek, dał się ukrzyżować, ale drugi raz przyjdzie jako potężny Bóg. Potężny, święty Bóg. I lepiej bądź przygotowany na ten moment. Usprawiedliwienie jest w krwi Jezusa. Uświęcenie jest w krwi Jezusa. Nie ma innej możliwości. On wróci niedługo. Nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu na rzeczy, które dziś wydają się ważne, a jutro nie będą miały żadnego znaczenia. A pojutrze nie będziesz o nich w ogóle pamiętał. Nie trać na te rzeczy czasu. Dlatego, że gdy staniesz przed Bogiem, to, co teraz słyszysz, zostanie Ci przypomniane. Przejdź ze śmierci do życia. Pokutuj przed Bogiem. Powiedz: Boże, przepraszam Cię za moje grzeszne życie. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Przepraszam, że błądziłem. Wyznaj Mu, że Go potrzebujesz. Wyznaj, że chcesz, żeby był Twoim Panem i Zbawicielem. I w ten sposób zostaniesz zbawiony. Nie trać czasu. Jedyna szansa na to, by być z Bogiem, by być z Nim w wieczności, to jest pojednanie z Jezusem. Dzięki.